I nasze miejsce 26 na liście zajmuje pan Jacek Kowalski. Rodowitym Toruniem, absolwentem politologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2008 roku ukończył podyplomowe studium zarządzania finansami i marketingu na UMK w Toruniu. Od 2010 roku jest nieprzerwanie radnym miasta Torunia oraz szefem klubu radnych PiS. 25 marca 2015 roku prezes Jarosław Kaczyński mianował go pełnomocnikiem Partii Prawo i Sprawiedliwości w Toruniu. Z żoną Alicją, która prowadzi własną kancelarię adwokacką, są rodzicami rocznego Adasia. Pani Natalia Gilewicz ma 26 lat, jest wnuczką cywilaczki, matką półtoradniego Konrada i szczęśliwą żoną. Jest na mojej liście na pewno. Jest na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jest absolwentką Technikum Hotelarskiego w Grudziądzu i studentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość. Pracuje w kancelarii prawnej, pomaga rządowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz udziela się społecznie. Kolejne miejsce to pani Magdalena Wilczewska, mieszkanka Ciechocinka oraz pracownik biurowy. Miejsce 23. Pan Łukasz Filek. Brawa dla pana Łukasza. Pan Łukasz ma 27 lat. Ukończył Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawską Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Tam już uzyskał tytuł magistra inżyniera. Obecnie podnosi kwalifikacje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracuje jako nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych ze Szkoły Szkół Hebronu. Dużą satysfakcję sprawia mu praca z młodzieżą, a szczególnie jej przygotowanie zawodowe. Jako wychowawca stara się rozwiązywać ich problemy. Jest osobą młodą, energiczną i z podziapa chciałaby wykorzystywać służby dla naszego państwa. Pan Łukasz Klimek. Kolejna sylwetka to pan Jacek Zajękała. Pan Jacek ma 46 lat. Jest magistrem absolwent podyplomowych studiów administracji publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzania systemami logistycznymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wójt gminy Kiku w latach 2002-2010. Radny powiatu Lipnowskiego w kadencji 2010-2014. Obecnie doradca burmistrza Zgonu. Pan Jacek Zajął. Miejsce 21 przypadło na pana Roberta Szałczyńskiego. Pan Robert urodził się we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z tytułem Inżyniera Zarządzania i Marketingu w Organizacji Gospodarczej. Rozpoczął samodzielną działalność, próbując swoich sił w gospodarstwie rolnym. W tej chwili gospodarstwo liczy 85 hektarów i bazuje wyłącznie na produkcji rolnej. Obraz byłby niepełny, nie wspominając o fundamencie, z którego czerpie siły do wszelkiej działalności, czyli o rodzinie. Wraz z żoną Agnieszką są szczęśliwym małżeństwem. Mają dwójkę dzieci, a w tej chwili spodziewają się kolejnego potomka. Jeżeli kocha się i bardzo dba o ognisko domowe, to ono daje niewyobrażalną siłę do działania i chęci do życia. Pan Robert poleca do każdego. Robert Szałczyński. Miejsce 20 to pani Anna Śledzińska-Wędkowska. Pani Anna mieszka w Osiecinach w powiecie radziejowskim. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z filologii polskiej. Pracowała w Starostwie Powiatowym Radziejowym. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w Szkole Podstawowej w Osięcinach.
pełni również funkcję prezesa paratelnego oddziału Akcji Katolickiej i wiceprezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej we Włocławku. Interesuje się historią i polityką. Pani Anna Śledzińska-Węzłowska. Miejsce 19. Pani Anna Śledzińska. Doktorantka nauk humanistycznych, specjalizująca się w historii jeździectwa. Instruktor jazdy konnej wraz z mężem prowadzi ośrodek jeździecki Zakończyk, którego misją jest propagowanie jeździectwa, historii kawalerii i patriotyzmu, także poprzez działalność ruchu rekonstrukcji historycznej. Zawodowo przedsiębiorca, związana z pracą i pasją jednej z największych korporacji na świecie. Na co dzień żona, mama 3,5-letniej Oleńki. Udowadniając, że rola kobiety to praca nie tylko dla domu i w domu, ale także rozwój osobisty, zawodowy i działalność na rzecz ojczyzny. Miejsce kolejne, czyli 18. Pani Bożena Nadworna. Ma 34 lata. Mieszka w Radzyniu, wybudowanie. W gminie Radzyniu-Miejskim. Jest mężatką, mamą dwójki dzieci. Od 10 lat razem z mężem prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne, a od 2014 roku prowadzi także działalność gospodarczą. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu uzyskała tytuły zawodowe Technika Technologii Żywienia oraz Technika Obsługi Turystycznej. Jest osobą ambitną, energiczną, ale także obdarzoną wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka. Pani Bożena Nadworna. Miejsce 17. Pani Joanna Żrowia. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczący Rady Miasta Włocławek. Pracuje w komisjach edukacji, kultury i sportu. Zdrowia, rodziny i opieki społecznej. Kandyduje, bo chce, by głos Włocławka i regionu był słyszalny w Sejmie. Gorąca zwolenniczka zatrzymania marginalizacji byłego województwa włocławskiego. Pani Joanna Borowiak. Na miejscu 16 jest pan Jerzy Radowski. Od 38 lat szczęśliwy mąż i ojciec 7 dzieci. Z zawodu instruktor rekreacji i organizator masowych imprez sportowych. Działacz NSZZ Solidarność od roku 1980. Za działalność w opozycji demokratycznej był więziony i inwigilowany przez służby specjalne PRL. Członek Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Członek Rady Politycznej tej partii. Kierował ośrodkiem sportu i rekreacji, który był dobrze. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi zasłużony dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pan Jerzy Nadowski. Pan Sławomir Szymański, miejsce numer 15. 47-letni, doświadczony samorządowiec. Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nauczyciel w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Grudziądzu. Radny Rady Miasta Grudziądza nieprzerwanie od 1998 roku. Członek kapituły ogólnopolskiej nagrody imienia księdza profesora Janusza Pasierba i wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu. Sławomir Szymański. Miejsce 14. Pani Jolanta Zielińska. Z pochodzenia kujawianka, matka dwójki dzieci, mężatka. Jest absolwentką Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Pracuje w Polskim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pani Jolanta Zielińska. Miejsce 13. Zajmuje pan Stanisław Budzyński. Urodzony w Brześciu Kujawskim, absolwent drugiego liceum im. Mikołaja Kopernika w Włocławku oraz absolwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Dwukrotny radny gminy i miasta Lubania. Trzykrotny przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, a od 2015 roku wicestarosta włocławski. Pan Stanisław Budzyński.
Piasecki. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Instruktor harcerski, wychowawca. Współpracuje z działaczami NSZZ Solidarność, rolników indywidualnych oraz oświaty i akcją katolicką. Od dwóch kadencji jest radny powiatu radziejowskiego, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Powiatu oraz Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Działa w dwóch lokalnych stowarzyszeniach w Radziejowie i Piotrkowie Kujawskim. W latach 2012-2014 był członkiem zarządu powiatu. Miejsce kolejne to pani Monika Kalinowska, numer 11. Absolwentka Akademii Techniczno-Lotniczej w Bydgoszczy, podyplomowych studiów administracji publicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie pracownik samorządowy w Urzędzie Miasta Rekina. Od 2014 roku radna powiatu rekińskiego. W 2009 roku założyła grupę wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci, działającą przy parafii świętego Stanisława Kostki w Rybinie. Pani Monika Kalinowska. Przechodzimy do pierwszej dziesiątki. Pan Jan Kowalski, 55 lat, wykształcenie średnie, żonaty, mieszkanie w Brutnicy. Od 29 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Od lat związany jest z prawem sprawiedliwością, a od 2006 roku jest aktywnym radnym, szefem klubu PiS w Radzie Miasta Brutnicy. Pan Jan Kowalski. Miejsce numer 9 zajmuje pan Ryszard Borowski. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego Aleksandrowy Kujawski, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego w Toruniu. Nauczyciel, społecznik, sportowiec, działacz polityczny. Wójt gminy Kolec od 1998 roku, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1998-2002, a także przewodniczący zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Oznaczony przez prezydenta RP Lecha Gdańskiego brązowym krzyżem zasługi. Pan Ryszard Borowski. Miejsce numer 8. Pan Wojciech Kowalski. Żonaty, troje dzieci. Magister pedagogii. Ukończył studia podyplomowe organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej w województwie kujawsko-pomorskim. Organizator krajowej akcji promującej naprotechnologię. Inicjator obywatelskiego ruchu promocji naprotechnologii. Pan Wojciech Kowalski. Następną sylwetką, którą chcę przybliżyć, jest pan Mariusz Kutle. Żonaty, ojciec dwóch dzieci. Absolwent teologii, politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel w Zespole Szkół Górskich. Działacz polityczny i społeczny. Radny miasta Chełmża. Prezes i wiceprezes klubu sportowego Legia Chełmża. Brawa dla pana Mariusza Kełmża. Miejsce szóste. Pani Marzenna Dawid. Grudziądzanka. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. I Uniwersytet Łódzkiego. W przeszłości pełniła wiele ważnych funkcji politycznych. Była m.in. wojewodą kujawsko-pomorskim, wicestarostą aleksandrowskim. Była także posłem na Sejm RP. Obecnie jest członkiem Rady Politycznej PiS oraz członkiem NSZZ Solidarność. Pani Marzenna Dawid. Miejsce piąte zajmuje nasz obecny pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Żonaty, ojciec pięciorka dzieci. Absolwent Akademii Techniczno-Lotniczej w Bydgoszczy. Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Działacz polityczny i społeczny.
twórca i zbrodniczych w Polsce, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2005-2007. W latach 2008-2010 doradca do spraw rolnych prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Poseł na Sejm RP w latach 2011-2015. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Wiceprezes Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego. Pan Jan Krzysztof. Miejsce czwarte zajmuje nasza pani poseł Joanna Sobecka. Pani Anna Sobecka. Pani Anna jest absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Ukończyła także podyplomowe studium edukacji dorosłych przy Instytucie Pedagogiki UMK oraz katolickie podyplomowe studium dziennikarstwa. Była pracownikiem Szpitala Wojewódzkiego. Pracowała również jako nauczyciel medycznego studium zawodowego w Toruniu. Od 1990 roku do 1994 roku pełniła obowiązki dyrektora dydaktycznego medycznego studium zawodowego w Toruniu. Sprawowała funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w diecezji toruńskiej. Obecnie jest członkiem honorowym tego stowarzyszenia. Jest posłanką na Sejm RP od 1997 roku. Pani Anna Sobecka. Miejsce drugie. Pani Iwona Michałek. Związana z oświatą, jest nauczycielką biologii. Poza tym uczy o przestrzeganiu praw ucznia i dziecka i kieruje pracownią zarządzania, diagnozy i wychowania w Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Energia dla Europy i pełnomocnikiem Polski Razem w Okręgu Toruńsko-Posławskim. Wcześniej pracowała w Kuratorium Oświaty jako wizytator, potem jako dyrektor, wicekurator i pełniła obowiązki kuratora oświaty. Była też rzecznikiem praw ucznia, obecnie radna miasta Torunia. Miejsce drugie, pani Iwona Michałek. Miejsce pierwsze, lider naszej listy, pan Krzysztof Czabański. Krzysztof Czabański jest dziennikarzem, publicystą, autorem wielu książek i artykułów, działaczem opozycyjnym w latach PRL-u. Za dyktatury Jaruzelskiego autor i redaktor wydawnictw podziemnych, m.in. Tygodnika Wojennego, Przeglądu Wiadomości Agencyjnych czy Batana. Działacz Podziemnej Solidarności i Podziemnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po 1989 roku m.in. zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność, prezes Polskiej Agencji Prasowej, szef Polskiej Agencji Informacyjnej i prezes Polskiego Radia SA za rządów Jarosława Kaczyńskiego. Współpracował m.in. z tygodnikiem Uważam, że, tygodnikiem Sieci i portalem W Polityce. Obecnie publicysta tygodnika Niedziela, Do Rzeczy, współpracownik telewizji Republika i Radia Wnet. Żonaty, troje dzieci, pięcioro wnucząt. W swojej publicystyce obrońca wszystkich ludzi słabszych i wykluczonych. Także obrońca praw zwierząt. Brawa dla pana Krzysztofa Czabańskiego. Proszę państwa, witam państwa serdecznie. Przed chwilą zobaczyliśmy naszą drużynę. Rozmawiałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim przed tym spotkaniem. Prosiłbym państwa wszystkich pozdrowić. Jest w tej chwili w podróży w innych rejonach Polski i nie mógł do nas przyjechać, ale wiemy doskonale i on prosił, żeby to państwu przekazać, że najbardziej liczy się wynik drużynowy. Jesteśmy jedną drużyną i najważniejsza sprawa to jest osiągnąć jak najlepszy wynik. Myśleć o wyniku całej drużyny, dlatego że od tego wyniku zależy to, czy będziemy mogli jako
formacja polityczna jako Prawo i Sprawiedliwość przystąpić do naprawiania Polski. Świetnie się Państwo orientują, jak w wielu obszarach Polska wymaga naprawy po tych 8 latach rządów Platformy. Ale to, czy będziemy mogli ją naprawiać, zależy od tego, jaki osiągniemy wynik wyborów. Czy wygramy te wybory? Ta myśl powinna przyświecać nam przede wszystkim. Mamy jako drużyna wygrać wybory. Każdy z nas, jeżeli te wybory wygramy, będzie miał pole, w którym będzie mógł się wykazać swoją kompetencją, swoimi kwalifikacjami, swoim zapałem, chęcią, pracą na rzecz nowej, lepszej Polski. Ja bym Państwa bardzo namawiał do tego, żebyśmy jeszcze te 4 tygodnie, które zostały do wyboru, poświęcili swój czas, poświęcili swoją energię i spróbowali przekonać do naszego programu, do naszej partii, do naszego lidera, jak maksymalną ilość wyborców. Zgodnie z hasłem, a nie, to akurat nie jest to hasło, wisiało hasło damy radę. Zgodnie z hasłem damy radę naprawić Polskę, ale warunkiem tego jest wygranie wyborów i stworzenie rządu. Bez wygrania wyborów możemy o naszym programie zapomnieć, a byłoby to bardzo niedobre, ponieważ gołym okiem widać, że to jest bój o polską rację stanu. To jest w pewnym sensie, nie chcę używać wielkich słów, ale w pewnym sensie jest to bój cywilizacyjny, to co się w tej chwili w Polsce rozgrywa. I w związku z tym to nie są, ja wiem, to zabrzmi może dziwnie, tak? Być może za każdym razem przy wyborach mówi się, że to nie są zwyczajne wybory, ale jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, i co się dzieje wokół Polski, to możemy powiedzieć, że to nie są zwyczajne wybory. To są wybory o to, żeby Polska złapała oddech, żeby mogła się odrodzić i żeby mogła się naprawić na tyle, żeby dała sobie radę w Europie i żeby dała sobie radę ze swoimi problemami wewnętrznymi. Gorąco Państwa agituję, a przecież, przypominam, naszym liderem jest człowiek, który konsekwentnie od ponad ćwierć wieku w swoich działaniach politycznych kieruje się właśnie polską racją stanu. Miałem okazję to od początku jeszcze od podziemia, współpracując z nim, to widzieć. Widzieć, że nawet jak byliśmy pod wozem, on nie odstępował od pryncypiów Polski. Jarosław Kaczyński poprowadzi nas do zmiany Polski. A my wykonajmy swoją robotę tutaj w regionie. Zachęcam i bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo. W obecnej polityce następuje degradacja fundamentów rodziny. Trzeba nam odbudować jej moralną i materialną stronę. To też trzeba dobrej zmiany. Aby nastąpiła ta dobra zmiana i abyśmy mieli Polskę taką na skalę marzeń Prawa i Sprawiedliwości, trzeba nam naprawdę zjednoczyć siły i zrobić jeszcze jeden krok, ten wysiłek do 24 października, abyśmy mogli po raz kolejny wygrać wybory. I wtedy ubezpieczymy naszego prezydenta Andrzeja Dudę w jego staraniach i w jego postanowieniach i umowie ze społeczeństwem, które złożył. Widzicie Państwo, złożona ustawa, niemożliwe jest przyjęcie za krótki czas. Natomiast ta ekipa potrafi w ciągu kilku godzin przeprowadzić ustawę taką, jaką chce.
ponieważ ma większość parlamentarną. Musimy dokonać tego wysiłku. Bardzo ładny spot produkcji Prawa i Sprawiedliwości, mówiący o mediach społecznościowych, który mówi o tym, że krótko trzeba spać, dużo pracować, abyśmy mogli wygrać. Życzę tego Państwu i sobie, życzę przede wszystkim Polsce i życzę Polakom, aby ta dobra zmiana, na którą oczekują Polacy, nastąpiła i abyśmy 26 października obudzili się w nowej rzeczywistości. Życzę tego Państwu. Polska na to zasługuje. Zwróćcie Państwo na to uwagę, że jeśli nie dokona się tej zmiany, niemożliwe będzie istnienie Polski z jej tradycją, z jej kulturą, z jej obyczajami. Tym bardziej, że idą nowe problemy, nowe trendy i naprawdę zagrożenie poważne dla każdej polskiej rodziny. Tyle to miałem. Pozwólcie, że najpierw bardzo serdecznie podziękuję tym wszystkim, którzy zgodzili się z list Prawa i Sprawiedliwości kandydować w tych bardzo trudnych wyborach. Dziękuję i Państwu, którzy w trzech okręgach senackich będą walczyli o wejście do Senatu, pani Marii Mazurkiewicz, Józefowi Łyczakowi i Andrzejowi Meduszewskiemu. Dziękuję wszystkim, którzy kandydują do Sejmu. Myślę, że stanowimy kompetentną, dobrą i mocną drużynę. Przekrój wieku, płci, zainteresowań, kompetencji jest imponujący. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto dobrze Polsce życzy, mógł powiedzieć w naszym okręgu, że nie ma na kogo głosować. To jest naprawdę wspaniała drużyna, która może walczyć o bardzo dobry wynik, ten wynik, który jest potrzebny Prawu i Sprawiedliwości, by rozpocząć naprawę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, my się często odwołujemy do symboli, do dat symbolicznych, do symbolicznych wydarzeń. Dzisiaj spotykamy się również w rocznicę symbolicznego wydarzenia. 27 września 1939 roku, kiedy klęska wrześniowa była już oczywista, rozpoczynała się czarna noc okupacji, wtedy oficerowie, wtedy Polacy założyli Służbę Zwycięstwu Polski, która później stała się Armią Krajową. Wbrew nadziei podjęli działania, zaczęli się organizować po to, by zapracować na przyszłe zwycięstwo. Jestem przekonany, że ta dzisiejsza data, data symboliczna, jest również dla nas wskazaniem, jest pewnego rodzaju symbolem również naszego zwycięstwa. Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Ale to wszystko zależy od każdego z nas. Niezależnie od tego, w jakim, na którym miejscu na liście jesteśmy, praca w swoich środowiskach, praca w miejscach zamieszkania, wśród znajomych, przyjaciół, również tych nieprzekonanych, którym media nam nierzeczliwe urabiają opinie o Prawie i Sprawiedliwości. Wszędzie należy pracować. I jestem przekonany, że wspólnymi siłami razem wygramy. Damy radę. Zwyciężymy. Panie posłanki, panowie posłowie, wszyscy szanowni zebrani. Solidarność od wielu miesięcy ma hasło i tak wygramy. Ogłosiliśmy je wtedy, kiedy mówiliśmy, że nie zgadzamy się na podwyższenie wieku emerytalnego. Wymyśliliśmy je wtedy, kiedy mówiliśmy, że mówimy stop umowom śmieciowym i bardzo niskiej płacy. Ono jest dosyć podobne do tego, które
jest nad naszymi głowami. Moja obecność tutaj też nie jest przypadkowa, bo od wielu lat Solidarność współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. Tak się składa, że członkowie Solidarności bardzo często są również członkami Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie. I tak też jest, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo często i ściśle współpracują z Solidarnością. I ta współpraca, to służenie Polsce owocuje w różny sposób. Owocuje sukcesami. I takim naszym sukcesem Solidarności, tej trudnej pracy na rzecz naszej ojczyzny, było zwycięstwo prezydenta już, pana Andrzeja Dudy. Solidarność miała również w tym zwycięstwie swój udział. To jest nasz wspólny, ogromny sukces. Jeżeli chcemy zmienić nasz kraj, żeby był przyjazny dla obywateli, dla Polaków, dla pracowników, dla członków wszystkich związków, w tym Solidarności, żeby był przyjazny dla Polaków, to ta współpraca musi iść dalej. Musimy współpracować i chcemy to robić i będziemy to robić. Od 1980 roku na Solidarności, na tym wielkim narodowym ruchu społecznym spoczywa wielki obowiązek. To jest nasza odpowiedzialność za kraj. Ten obowiązek i ta odpowiedzialność to jest uczestniczenie w życiu społecznym, w życiu publicznym, również w życiu politycznym. Mamy do tego prawo i będziemy w nim uczestniczyć. I nasz udział w tych wyborach najbliższych, czy jako wyborców, czy też kandydatów kandydujących z list Prawa i Sprawiedliwości, jest właśnie wypełnieniem tego obowiązku. Jestem przekonany, że i tak wygramy. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże Solidarności, szczęść Boże Wam wszystkim.